Community Day na mojego ulubionego startera z 7 generacji, czyli Rowleta. Zaczyna się dosłownie za chwilkę, zaraz się tam spotkam z ekipą, ale dostałem takie ubranka z kodu. To są z tej takiej współpracy z jakąś drogą marką odzieżową, gdzie torebka z Dratini kosztuje ileś tam tysięcy złotych, nie wiem, czy 2000 dolarów, coś takiego. Więc nawet się tym nie interesowałem, szczerze mówiąc, bo dla normalnych ludzi to nie jest, ale może kiedyś na przykład to ubiorę w grze, nie wiem. Słuchajcie, zaczął się event Lustrous Odyssey. Okazuje się, że to jest event o Lycan roku. On już był w grze, ale dwie jego formy, te, które były w grach Pokémon Sun i Moon, w Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon, była jeszcze taka trzecia forma. I to jest właśnie ta trzecia forma, słuchajcie, w tym evencie. Ale zdobywa się ją w dosyć kontrowersyjny sposób, także pozwólcie, że wam to wytłumaczę. O tym dosłownie za momencik, tylko wam nadmienię, że w tym evencie na dziko takie Pokémon jak Gastly, Eevee, Spinarak, Sunkret, Diursa, Lunatone, Sorok, Yangus, Fomantis, Morlal, a jeśli masz szczęście, to Espeon lub Umbreon, a w jajkach, dwójeczkach, Pichu, Iglybuff, Togepi, Tyrox, Smuchum, Larvae, Rockruff, Fomantis, Lechonk, Smoliv, w siódemkach Alolan Sandshrew, Alolan Vulpix, Alolan Meowth, Galarian Meowth, Alolan Geodude, Galarian Ponyta, Galarian Slowpoke, Galarian Farfetch'd, Alolan Grimer, Paldean Wooper, Galarian Zigzagoon, Galarian Darumaka, Galarian Stunfisk i Rockruff. Czemu te Rockruffy są w tych dwójkach i w tych siódemkach? Otóż dopiero od dzisiaj, czyli od 6 stycznia, pewnie wrzucam ten film w niedzielę, czyli od wczoraj dla was, nowo wykluty Rockruff z nowych jajek może być ewoluowany w tą nową formę, ale nie każdy. Bo wykluwając nowe jajka od dzisiaj, masz szansę, że dany Rockruff, którego wyklujesz, będzie mógł być ewoluowany w Dusk formę. To znaczy, że jeśli wcześniej grindowałeś ostro, na przykład rajdy, wydawałeś pieniądze na raid pasy, jajka i zrobiłeś jakieś fajne sobie shiny Rockruffy, zostawiłeś sobie te shiny, na przykład miałeś shiny setę, którą chciałeś zostawić właśnie na ewolucję w shiny setę tej trzeciej formy, formy Dusk, i czekałeś, aż ta forma wejdzie do gry, no to masz problem. Żaden z tych Rockruffów wyklutych wcześniej nie może nigdy być ewoluowany w nową formę. Po drugie, jeśli chcesz w tym evencie zapolować na shiny i potem ewoluować go w shiny formę zmierzchu, to przed tobą nie lada wyzwanie i przede wszystkim nie lada wyzwanie dla twojego portfela, bo tak wygląda pula jajek dwukilometrowych, tak średnio. Powiedzmy, że już masz to szczęście i wyklujesz się w ogóle Rockruff. To teraz policz sobie, jaka jest szansa, że akurat oprócz tego, że wykluje ci się Rockruff, to jeszcze shiny i jeszcze ten shiny będzie akurat takim, którego można ewoluować tą nową formę, bo nie wszystkie wyklute będzie można ewoluować nową formę, to jest losowo. A jakie są procentowo szanse na to, ile z nich będzie można ewoluować nową formę, a ile nie, to jeszcze nie wiemy. Także tutaj Niantic daje takie aż trzy warstwy, które grają na twoją niekorzyść. Raz, że możesz w ogóle nie wykluć Rockruffa. Dwa, że jak go wyklujesz, to może nie być shiny. Trzy, że jak już jest shiny, to może nie być ten, którego możesz ewoluować w nową formę. I dlatego to jest właśnie kontrowersyjna decyzja ze strony Nianticów. Wydaje mi się, że to jest takie wymierzone. Są ludzie, którzy wydają 3/4 pensji na przykład. Zwłaszcza jeśli to są ludzie z krajów jak, nie wiem, Japonia czy Stany Zjednoczone, gdzie ta pensja potrafi być niezła. Siedzą po prostu sami w piwnicy, wydają 3/4 pensji na grę. To wydaje mi się, że ten event jest właśnie pułapką na takie osoby, żeby miały jak najmniejszą szansę, aż trafią tego Lycanroka i żeby dalej i dalej i dalej wykluwały te jajka. Co prawda, tutaj muszę przyznać Niantikowi, że można też na free to play trafić tego Pokemona, bo jest quest na zdobycie też Rockruffa, ale ten quest brzmi wykluj 3 jajka. Więc i tak musisz te jajka wykluwać i tak. Come on, yes! Typowy Niantic move. Dobrze, dobrze. Dobrze nas tam cisną. No nieźle, masakra. Na rajdach takie poczki jednogwiazdkowych jak Hisui, Growlithe, Rhyhorn, Hisui, Sneasel, Rockruff. Na trójkach Lapras, Aerodactyl, Hisuian, Braviary, Weirdeer. No a na piątkach dalej Buzzwole, Zrekity, Feromosa i Tornadus. Forma teriańska od 10. Na Megasach Mega Ampharos, Mega Medicham. Ta zmiana następuje 10. Także tak, tutaj widzicie tak wspaniałego research taska. Wykluj 3 jajka, Rockruff. Także można to robić free to play? Ale i tak musisz wykluwać jajka. No taki tam wesoły evencik, powiedzmy, nie? Taki klasyczny ruch ze strony Niantiku. Słuchajcie, też mamy w sklepie coś takiego jak Expedition i to jest dokładnie ten sam bilet na cały miesiąc, co był w zeszłym miesiącu. No niemalże dokładnie, bo tam szczegóły może jakieś się różnią. Na przykład to, że w tym miesiącu, słuchajcie, dostaniesz questa, w którym spotkasz jednego Togetika. No, grubo. Ale przede wszystkim chodzi o to, że masz 3 razy exp za pierwszego Spina Day'a i pierwszego Kacza Day'a i możesz trzymać 2 razy więcej giftów w plecaku, otrzymać 150 giftów z Pokestopów, otworzyć 50 giftów dziennie, czyli to jest taki po prostu... W tym momencie to już de facto jest taka płatna subskrypcja do Pokémon GO. Co miesiąc płacisz ten bilet za 30 zł i po prostu masz wersję premium Pokémon GO, w której masz więcej giftów, więcej możesz wysłać, więcej otwierać, co jest oczywiście świetne, bo dostajesz tego itemki, dostajesz Rare Candy, dostajesz jajka siódemki i przede wszystkim duże ilości expa w momencie dobijania wyższych poziomów
przyjaźni. Taka jest subskrypcja premium w tym momencie. Skoro drugi miesiąc z rzędu to jest dokładnie takie same, albo prawie dokładnie takie same, no to pewnie będzie. I w kolejnym miesiącu, i w kolejnym, i to już jest coś, do czego mamy się przyzwyczaić. Natomiast tajemnica Polishinela jest taka, że oczywiście jak masz krewnego w Turcji, albo przyjaciela i on ci zgiftuje to, to za tureckie pieniądze wychodzi to 8 zł. Także kierunek wakacyjny polecam Turcja, zapoznać się z jakąś fajną Turczynką. Dla pań oglądających zapoznać się z fajnym Turkiem, jeszcze przy okazji usmaży w domu kebaba na obiad. Także same zalety z takich związków międzynarodowych na przykład. Także te rzeczy są lekko kontrowersyjne, ale to co nie jest kontrowersyjne to fajny Comedy Day, bo ja lubię rouleta i lubię potrójny Stardust załapanie, więc myślę, że będę i tak się dzisiaj dobrze bawił. Mimo, że kurczę, tutaj się robi zimno jak na Szczecin, no naprawdę śniegu napadało, no to ruszamy. Napijemy feromonskę, słuchajcie. Ale kopa zasada, normalnie Karate Kid. O, siedzi. Robaczo walczący. Może coś podniosę, odpalimy? Będą jakieś rajdy jeszcze po drodze? Nie. A coś jest, czekaj. To chyba pod te rolety odpalę coś. A może ktoś mnie na remote zaprosi, to odpalę sobie, słuchajcie. O, Scizora. A, mieliśmy tego party zrobić, nie? Dzisiaj trzeba trochę ponadrabiać, słuchajcie. Mam takie questy niedokończone, że aż wstyd. Ścieżki muszę porobić, bo tego z Mateo nie zrobiłem. Taski mi się przydało porobić, tutaj czegoś nie dokończyłem z paldańskiej przygody. Kurczę, jeszcze nie mam shiny żadnego, co jest. 20 minut eventu, ale starpisów podpalałem 6 na cały event, także dzisiaj 3 godzinki. Trzeba trochę pochodzić. Tutaj wszedłem na jakąś ścieżkę, bo ktoś chyba zreportował moją ścieżkę, nie wiem. Nie rzucam oskarżeń, ale nie ma mojej ścieżki, słuchajcie. Takiej, która szła tutaj przez całą aleję Jana Pawła II. Czemu się nie wyświetla już na mapie? I to nie tylko mi, ale innym też. Co się stało? Może ktoś tutaj miał gorszy dzień, tak jak wtedy, gdy dostałem parę lat temu. Ile to było lat temu? Dużo już, z 5. Dostałem bana na nazwę w Pokémona. Zaraportowali mnie, że jest wulgarna czy coś i musiałem zmieniać. To kiedyś byłem Poké Trener Kushi, teraz jestem Zero Pok Trener Kushi, nie? Poróbmy te Field Researche. O, jest Field Researche! Piękny jest ten shiny, naprawdę. Tu by się przydało, żeby był Friendball w Pokémonach, nie? Friendball jest taki zielonkawy, fajny, zielony i czerwone akcenty. Właśnie bym fajnie pasował do tego shiny. To też już jest taki pomysł, który był zgłaszany do Niantiku lata temu, żeby były różne Pokébole z głównej serii gier, bo po prostu mają różne fajne kolory i ludzie, niektórzy lubią sobie tak dopasować, żeby złapać na przykład shiny w danym kolorze, w danym Pokébolu w danym kolorze, nie? No ale nie wiem, może się doczekamy kiedyś w końcu. A, jeszcze sprawdźmy jakiej fałki w ogóle, bo to jest questa. Nie jest tak źle, ale to nie jest do niczego przydatne. O, seta? Rzeczywiście, mamy setę. Tak, gdzieś tutaj właśnie, tu gdzie stoimy. Seta jest, shiny jest. Ja tak się wstrzymuję z tym ewoluowaniem, bo zawsze na koniec robię, bo wtedy mam tego questa, że tam ewoluuję i tak dalej. Ale przecież w tym miesiącu nikt mi nie zgiftował tego biletu, a sam go nie kupię, szkoda mi 3 złote, szczerze mówiąc. Także gdzie robimy ewolucję od razu, słuchajcie. Zobaczymy sobie te shiny formy. I co my tu mamy? Oczywiście Dartrix. No piękne są te kolory, takie miętowe, takie fresh, aż by się chciało rzucić tego Pokémona, tak wiecie, jak gumę Winter Fresh. Yes, i that's why. No i to jest kolorek fajny. To się nazywa fajny shiny. Jest Frenzy Plant? Nie, no jest napisane na infografice tak. Spirit Shackle zostanie dodane do dostępnych ruchów. Dobra, teraz doczytałem, moi drodzy, czyli klaryfikując. Frenzy Plant jest ekskluzywnym move'em Decidueye'a, wszystko się zgadza, ale oprócz tego po prostu dzisiaj dodano również do możliwej puli ruchów Spirit Shackle, czyli taki prawdziwy signature move Decidueye'a. O, jest Mateo, słuchajcie, ale się podjaranęło, bo jest Mateo. O, jest też ta zielona kulka, jej. O, shiny! Ale się dzieje, tu Mateo, tam kawałek Zygarda, tutaj shiny, jest co robić w tej grze zawsze, nie? Ładnie, ładnie, elegancko, hi! Gdzie ten Mateo? In excelsis deo, panie Mateo. Masz tu gifta? Coś z Japonii, dawajcie coś z Japonii. A tutaj? Jest! Dobrze, wykrakałem. Setagaya Tokyo. Jakaś taka brama. Powiem wam, że te parę razy, co korzystałem z tego feature'u, to zawsze było z Japonii, nie? Zawsze gift z Japonii. Możemy? Tak? Zdjęcie? Tak, możecie, oczywiście. Dobra, zdjęcia. Dziękujemy, milordzie, dziękujemy. A, teraz Mateo muszę znaleźć 3 razy. On tylko raz dziennie jest, nie? No tak, raz dziennie. Dobra. Innym razem dokończamy to. Tak, to się żyje, moi drodzy, 17 milionów 700 tysięcy dustu. Zawsze można trochę więcej wbić. No obiecałem sobie dzisiaj, że pełne 3 godziny będę chodził, chociaż się dotleni człowiek, nie? Postanowienie noworoczne, więcej chodzić. A poksy do tego są naprawdę idealne. Pokażę wam coś na temat tych nowych jajek. Patrzcie na to. To już zebrałem nowe jajeczka. Dwójeczki, patrzcie na to. Jedno jajeczko, czyli największa szansa na wyklucie. Togepi, Rockruff, Smoliv, no fajnie, czyli duża szansa na wyklucie tego Rockruffa w tych jajkach, chociaż wiadomo, że jest nawalone innych poczków, bo tu kurczę, ale przynajmniej największa szansa na Rockruffa. Ale nie, zaraz, czekajcie, tutaj 4 jajeczka i taka sylwetka Rockruffa,
Aha, czyli po prostu jest duża szansa na tego starego Rockrafa, tego, który nie może ewoluować tą nową formę, ale na nowego, który może, jest bardzo, bardzo mała szansa. Ja myślałem, że to może będzie 50-50 chociaż, nie? Ale nie, to jest tak, że Beskidu na 5 wyklutych Rockrafów tylko jeden będzie tym nowym. O ile tak działają te proporcje tutaj, bo może jest jeszcze gorzej, nie wiem. Będzie zabawa, żeby w ogóle wykluć tego nowego Rockrafa, a co dopiero, żeby wykluć go Shine. To jest dopiero polowanie na wieloryby. Są tacy gracze, którzy będą to wykluwać i wykluwać, aż trafią. Aż trafią Shiny tego rzadszego. No cóż, myślałem, że jeszcze bardziej nie mogę się zawieść tutaj na taktykach marketingowych. Została godzinka eventu, moi drodzy, mam w tym momencie 10 tych rowlecików. Są ładne, cieszę się, że przyszedłem na ten event. Ładny jest ten Shiny. Ładny jest ten bonus do Stardustu. Jeszcze pochodzę tam godzinę, rzeczywiście tak jak było moje postanowienie, calusieńki event chodzić. Tak będę robił, mimo pory roku i tak dalej. Ale to już raczej nic szokującego się w tym filmie nie wydarzy, dlatego już w tym momencie dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górze. Widzimy się w kolejnych filmach z Pokémon GO i nie tylko. I napiszcie mi w komentarzach, jak Wam poszedł Wasz Community Day na Shine Decidueye. Trzymajcie się i cześć!